Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję ósmą Kościół w służbie ludzkości. Tekst pamięciowy. Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekało, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Te słowa skierował apostoł Paweł do młodego Tymoteusza w pierwszym liście, trzeci rozdział, od 14 do 15. Tak więc Chrystus, będąc na ziemi, w czasie spełnienia swojego posłannictwa, swojej misji, jego zadanie było ustanowienie tutaj na ziemi Kościoła, Kościoła Bożego, zbudowanego na solidnym fundamencie. Opoką tego Kościoła oczywiście jest sam Jezus Chrystus. I ten Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. To są bardzo solidne fundamenty. Nie jest on zbudowany na żadnym człowieku, na żadnej nauce, żadnego człowieka, bo w takim razie byłby zbudowany na piasku, a domy na piasku niszczeją. Pamiętamy drugi rozdział Księgi Daniela, wielki posąg na glinianych nogach. To, co jest zbudowane przez człowieka i na człowieku, jest zbudowane na słabych fundamentach. Czasami to może wydawać się jako kolos na glinianych nogach. Jaki jest charakter Kościoła? Jest szczególnie użyte słowo eklezja, co znaczy wywołanie, powołanie. Obecnie określamy to jako kościół, zbór. W przekładach Pisma Świętego równolegle używa się tych dwóch słów, czy zgromadzenie, kościół, dom Boży. To są te określenia. Tak więc Jezus Chrystus powołał Kościół, powołał zbór Boży, którego zaczątkiem byli apostołowie, którzy prowadzili swoją misję, aby jak najwięcej osób budowało się w ten dom duchowy. Tak więc misją przede wszystkim Kościoła było to, co Chrystus odchodząc powiedział, idę Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. Przeczytajmy te drogocenne słowa naszego Zbawiciela. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak więc Jezus Chrystus, będąc z uczniami przez 3,5 roku, uczył ich wszystkiego. I następnie tą wspaniałą wiedzę, popartą Duchem Świętym, mieli przenieść na cały świat, ucząc przestrzegać wszystkiego. Mieli czynić uczniami, ludzi uczniami. Nasze życie chrześcijańskie jest to ciągłe uczenie się. I Kościół w liście na przykład Piotra jest określony, a wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Kościół Boży nie jest
wspólnotą statyczną. Jest to wspólnota dynamiczna, która też spełnia apostolskie zadanie, spełnia swoją misję. I apostoł Piotr określił to jako czynne działanie, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Przede wszystkim nasze działanie to jest ogłaszanie światu Jezusa Chrystusa. To jest podstawowe działanie. Tylko i wyłącznie liczy się Jezus Chrystus. Jeżeli Kościół głosi jaką inną osobę, jakakolwiek inna osoba stoi w centrum tego Kościoła, czy żywa, czy umarła, czy jakikolwiek posąg, czy jakiekolwiek wyobrażenie, to nie jest to ten Kościół, który założył Jezus Chrystus i apostołowie. Ten prawdziwy Kościół ma całkiem inne zadanie do spełnienia. Ogłaszanie Chrystusa. Ogłaszanie prawd, które Chrystus nauczał. Kiedy czytamy Ewangelię, czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, jak żył Jezus Chrystus, jak żyli pierwsi uczniowie, dostrzegamy gigantyczną różnicę między tym, co jest obecnie, a tym, co kiedyś było. Jeżeli wgłębimy się dokładnie w słowa Pisma Świętego, będziemy uważnie studiowali pod tym kątem, zobaczymy kolosalną różnicę odnośnie posługi, odnośnie służebności, odnośnie tego, jak mamy się wzajemnie nazywać. To są bardzo ważne słowa. I nie możemy powiedzieć, że czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają, ale ludzie pozostają ciągle ci sami. Chrystus nie dostosowuje swojej nauki do współczesności. My, ludzie, musimy dostosować się do współczesności. Oczywiście nie zapominamy o tym, że szatan panuje na tym świecie. Szatan stara się rozbić jedność Kościoła, wprowadzić swoje nauki, wprowadzić swoich przywódców, tych, którzy oddali mu pokłon, on daje władzę. Apogeum tego będzie to, że człowiek grzechu, odstępca, antychryst usiądzie w Kościele Bożym, doprowadzając do niesamowitej odstępstwa. Tak więc my, mając na to wszystko na uwadze, powinniśmy zawsze kierować się Słowem Bożym. Oczywiście dążenie do jedności Kościoła nie jest za wszelką cenę. Słowo Boże mówi o pewnych posunięciach, które mają za zadanie chronienie Kościoła. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, mamy o wzroście niemoralności w Kościele. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami, o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast raczej się zasmucić, wykluczyć spośród siebie tego, który takiego uczynku się dopuścił. Ludzie dopuszczali się wielkich grzechów, a pewna grupa chrześcijan, pierwszych chrześcijan, kierując się zasadami miłości, pozwalała tym ludziom być w kościele i może nawet zajmować jakieś eksponowane stanowisko. Miłość miłością, ale apostoł Paweł w pewnym miejscu mówi, czy mam do was przyjść z rózgą,
Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Z rózgą w celu potępienia tych niegodziwych rzeczy, które się działy już wtedy za czasów apostoła. Oddajcie takiego szatanowi. Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasi. Usuńcie stary kwas. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tymi, którzy się mienią braćmi, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Tak więc zarządzanie Kościołem jest dosyć trudne, bardzo trudne. Szatan sieje kąkol w Kościele, stara się go rozbić. Z drugiej strony pszenica stara się chronić swoje zapasy. Ludzie dobrzy chcą chronić Kościół. Lecz Pan Jezus daje nam pewnego rodzaju władzę w Kościele, że możemy robić porządek. Chrześcijanie w pierwszych wiekach doprowadzili do odstępstwa. Dali głos heretykom, dali głos chciwcom, oszczercom, bałwochwalcom, którzy wprowadzili dużo zła. Będąc mądrymi o te doświadczeniami, mamy chronić Kościół, chronić samych siebie przed wszelkiego rodzaju knowaniami szatańskimi, który szatan poprzez ludzi stara się dziać. Ostatnio byłem świadkiem, kiedy to jeden człowiek kolporterował oszczerstwa na zbór. Wiele osób się temu przyglądało. Nie wiedzieli, jak zareagować. Niektórzy mówili, o tu z miłością trzeba reagować. Z miłością. A oszczerca śmieje się, rozsiewa, ma pole do popisu. Nikt mu tego nie zabrania. A nawet niektórzy sięgają i czytają te paszkwile. Mamy chronić Kościół, mamy chronić siebie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. To jest ten kwas. Trochę kwasu cały zaczyn zakwasi. Jest takie powiedzenie, obrzucaj błotem, a w końcu część błota się przyklei. To samo czynili z Chrystusem. Oczerniali go ze wszystkich stron. Tak go oczerniali, że ludzie byli tak zbałamuceni, że woleli mordercę grzesznika Barabasza, a człowieka niewinnego, czystego. Krzyczeli, ukrzyżuj. I w obecnych czasach, jeżeli my pozwolimy sobie na takie knowanie szatańskie, to w pewnym momencie ten kwas zakwasi i nas. Tak więc z jednej strony czynimy wszystko, aby zapobiegać podziałom w Kościele, dążyć do jedności, a z drugiej strony pamiętajmy, że mamy chronić naszą wspólnotę, nasze rodziny. Jeżeli nasze rodziny atakuje zły człowiek, nie przyjmujemy go. Jeżeli nas atakuje zły człowiek, nie rozmawiamy z nim, nie mówimy mu nawet dzień dobry, nie jemy z nim, unikamy jego towarzystwa. Jest na liście zakazanej. Tak więc, mając to wszystko na uwadze, Kościół wykonuje wielką służbę dla ludzkości.
Szatan stara się zniszczyć ten Kościół, lecz my w mocy Bożej, w łączności z Duchem Świętym, wykonujemy nasze obowiązki jak najlepiej. Pan Jezus nas tego nauczył. Niech was wszystkich Pan Jezus błogosławi. Dziękuję bardzo. Amen.